10 celebrytów, których mimo winy ominęło więzienie. Bycie osobą sławną ma swoje plusy i minusy. A w temacie występków i odpowiedzialności karnej minusem jest to, że pół świata dowiaduje się właściwie o tym, co zrobiliście, a plusem to, że macie hajs i popularność, a już niejednokrotnie te złote środki uratowały tyłek wielu znanym postaciom. Oto kilka z nich. Chris Brown. Amerykański piosenkarz, który w 2009 roku dotkliwie pobił Rihannę w samochodzie, między innymi uderzał jej głową w szybę. Nie tylko nie wylądował za kratkami, ale nadal zachowuje się brutalnie i nic mu za to nie grozi. Niby miał warunek, ale nie dotrzymał ustaleń i też mu się upiekło. Przyznał się do winy, dzięki czemu uniknął kary więzienia. Chris Brown ostatecznie został skazany na 180 dni prac społecznych w rodzinnym stanie Virginia oraz zakaz zbliżania się do Rihanny. Brown przyznał się też przed sądem, że w Waszyngtonie zaatakował mężczyznę, który wepchnął się na zdjęcie, które muzyk robił sobie z dwiema fankami. Brown rzucił się na niego z pięściami, pobił i złamał mu nos. Jak przyznając się do pobicia uniknął kary w pełnym wymiarze za to przestępstwo, groziły mu 4 lata pozbawienia wolności. A cała akcja z Rihanną w każdym razie odbiła się fatalnie na karierze Browna, bo wiele firm wycofało się z kampanii reklamowych z jego udziałem, stacje radiowe zrezygnowały z jego piosenek, a ponadto został skrytykowany przez wiele osobistości przemysłu rozrywkowego w Stanach Zjednoczonych. Zdesperowany zdecydował się nawet zatrudnić specjalistów od wizerunku, którzy mieli mu pomóc wyjść z tego zamieszania z twarzą. Tymczasem wzrosła sprzedaż płyt samej Rihanny. Britney Spears. W 2000 roku zaczęły się problemy uwielbianej przez fanów gwiazdki. Po ciężkim rozwodzie Britney przeszła poważne załamanie nerwowe. W 2006 została zatrzymana przez policję za prowadzenie pojazdu i trzymanie na kolanach 4-miesięcznego syna. Jest to nielegalne, ale Britney nie została nawet pouczona i nie dostała mandatu. Jeśli Britney Spears przetrwała 2007 rok, to ty też sobie dziś poradzisz. Takie motto zobaczycie dzisiaj na wielu kubkach czy koszulkach w Stanach Zjednoczonych. Chwytliwe hasło stało się motywatorem nie bez powodu. Wokalistka w tym czasie przeszła poważne załamanie nerwowe, które omal nie zniszczyło jej kariery i życia prywatnego. Jadąc bez prawa jazdy, potrąciła przechodnia i uciekła z miejsca wypadku. Groził jej wtedy za to rok więzienia, ale celebrytka nie spędziła ani jednego dnia na odsiadce. Amerykanka zaatakowała m.in. samochód jednego z dziennikarzy parasolką, a innemu paparazzi przejechała po stopie autem. Druga połowa 2007 roku była zresztą serią przewinień Spears, która kilkukrotnie meldowała się na komisariatach. Mark Wahlberg. Gdy miał 11 lat, jego rodzice się rozeszli i pozbawiony ciężkiej ręki ojca, Mark wkroczył na drogę przestępczą. W wieku 14 lat był już notowany za kradzieże i handel narkotykami. Kiedy miał 16 lat, po raz pierwszy stanął przed sądem oskarżony o pobicie 2 Wietnamczyków i został skazany na 45 dni więzienia. Po odbyciu kary starszy brat Marka, Donnie, członek znanej w Polsce grupy New Kids on the Block, postanowił mu pomóc w rozpoczęciu normalnego życia i kariery muzycznej. Za młodu Mark miał kilka poważnych rasistowskich epizodów. Zaatakował 2 Afroamerykanów, rzucając w nich kamieniami. Rok później skatował drewnianą pałką Wietnamczyka i bił go nawet wtedy, kiedy nieprzytomna ofiara leżała już na ziemi. O czym wspominałam już wcześniej, a kilka lat później znów zaatakował, łamiąc ofiarze szczękę. I tym razem nie został za to ukarany. Paris Hilton. Amerykańska celebrytka, dziedziczka fortuny, aktorka i piosenkarka. Pochodzi z rodziny prowadzącej sieć ekskluzywnych hoteli na całym świecie. Sławę zdobyła m.in. dzięki programowi Simple Life. Została zatrzymana za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu i skazano ją na 3-letni dozór kuratorski. Miesiąc później została zatrzymana za jazdę bez ważnego prawa jazdy. Początkowo Hilton miała spędzić w więzieniu 45 dni, ale wyrok skrócono do 23, gdyż władze uznały, że zachowanie dziedziczki daje dobre rokowania. Między innymi dlatego, że pojawiała się na rozprawach sądowych. Po 3 dniach odbywania kary sędzia z biura szeryfa hrabstwa Los Angeles zezwolił jej na odbycie kary w domu z powodów medycznych, ale następnego dnia sąd zgodnie z wnioskiem prokuratury uchylił tę zgodę i Hilton wróciła do więzienia.
Nauczona więc tym przykrym doświadczeniem, następnym razem zatrudniła lepszego prawnika, bo w 2010 została zatrzymana za potrącenie pieszego i ucieczkę z miejsca wypadku. Celebrytce udało się uniknąć odsiadki. Parę miesięcy później prawnik znów świetnie się spisał, bo celebrytka została zatrzymana za posiadanie narkotyków i stawianie oporu policjantowi. Brandy. Amerykańska piosenkarka, aktorka, modelka, autorka tekstów i producentka muzyczna. 30 grudnia 2006 roku doszło do wypadku na autostradzie międzystanowej 405, w którym zginęła 38-letnia kelnerka. Gwiazda przyznała się do tego, że spowodowała wypadek, ale nie spędziła nawet minuty w więzieniu. Wszystkie sprawy cywilne wytoczone przez rodzinę ofiar i inne poszkodowane osoby zakończyły się ugodą i wypłatą znacznych sum pieniędzy. Rodzina ofiary za stratę bliskiej osoby żądała niemało, bo 50 milionów dolarów. Musiała zapłacić jednak podobno 600 tysięcy dolarów, po 300 tysięcy dla każdego z dzieci zmarłej kobiety. Mąż nie przystał na propozycję gwiazdy, która oferowała mu ponad milion rekompensaty i chciał sądzić się o więcej. Nicole Richie. Jej ojcem jest Lionel Richie. I to on finansował szaleństwa celebrytki w młodości i otworzył jej drzwi do show biznesu. Warto wspomnieć, że ona została przez niego adoptowana. Prawdziwymi rodzicami są kolega z zespołu Lionela i jego asystentka. Nicole była niejednokrotnie zatrzymywana za jazdę pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Jako córka bogatego ojca mogła sobie pozwolić na bardzo dużo. Imprezowała ile się dało, zaprzyjaźniła się z inną celebrytką, wcześniej wspominaną Paris Hilton. Razem tworzyły naprawdę wybuchową mieszankę. Zabrano jej prawo jazdy, ale za bardzo się nie przejęła i nadal bujała się samochodem po pijaku. W jej samochodzie znaleziono heroinę, żadnych konsekwencji. Jechała kompletnie odurzona autostradą pod prąd, zero konsekwencji. W sumie Nicole spędziła za kratkami 82 minuty. Lindsay Lohan. Amerykańska aktorka i wokalistka pop-rockowa pochodzenia irlandzkiego i włoskiego. Rozpoczęła karierę w wieku 3 lat. Grała m.in. w Niewieście bliźniaczką, a potem w Zakręcony piątek i Wredne dziewczyny. Ta aktorka chyba kolekcjonowała mandaty za jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków, za posiadanie kokainy, za prowadzenie samochodu po odebraniu prawa jazdy. Za każdym razem unikała kary pozbawienia wolności z powodu przepełnionych więzień. Dziwne, że w tym samym czasie znajduje się miejsce dla zwykłych obywateli zatrzymanych za dokładnie takie same albo mniejsze przewinienia. Rebecca Gayheart. Zagrała w takich filmach jak Nic do stracenia czy Krzyk 2. Była też modelką. W 2001 roku trafia na pierwsze strony plotkarskiej prasy. Powoduje wypadek, w wyniku którego zmarł 9-letni chłopiec. Od początku nie przyznawała się do winy, choć zostały postawione jej poważne oskarżenia. Usiłowała się tłumaczyć, że chciała jedynie wyminąć samochód, który gwałtownie przed nią zahamował. I chyba nie wiedziała, że kierowca auta zatrzymał się właśnie po to, żeby nie potrącić tego chłopca. Świadkowie też mówili, że wszystkie inne pojazdy zatrzymały się, żeby przepuścić chłopca, a ona wjechała w niego z dużą prędkością. Gayheart, nie mogąc dłużej znieść nagonki mediów, wydała oświadczenie. Wyznała, że ból związany z tragedią będzie jej towarzyszył do końca życia. Sprawa ostatecznie zakończyła się pozasądową ugodą. Alec Baldwin, amerykański aktor. Wielokrotnie pobił natrętnych fotografów, uszkadzając ich fizycznie. Nigdy za to nie został ukarany i chyba to utwierdziło go w przekonaniu, że stoi ponad prawem. Ostatnio okrzyczał policjanta, który próbował go aresztować, wykrzykując, że nic mu nie zrobi i chyba nie wie, kim on jest. Alec Baldwin przyznał się też do ataku na 49-letniego Polaka na Manhattanie. Zdarzenie miało miejsce, kiedy Polak i gwiazdor pokłócili się o miejsce parkingowe. Polak trafił do szpitala, a aktor został aresztowany. Sąd zdecydował, że trafi na terapię, na której będzie pracował nad kontrolowaniem gniewu. Laura Bush. W młodości z koleżanką jako pasażerem prowadziła samochód ojca, żeby zdążyć na film w autokinie. Minęła jednak znak stop i czołowo zderzyła się z samochodem prowadzony przez Mike'a Douglasa, popularnego sportowca z jej liceum,
który zginął w tym wypadku. Była pierwsza dama wyznała, że przegapiła znak, bo wdała się w rozmowę z koleżanką. Jednak podała też szereg innych okoliczności, które przyczyniły się do wypadku. Wyjątkowo niebezpieczny samochód ofiary czy zbyt mały znak ostrzegawczy. Mała ciemna droga, po której jechała. Dzięki koneksjom wysoko postawionych, bogatych rodziców udało jej się oczywiście uniknąć kary. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, a ja serdecznie zapraszam Was do subskrybowania i sprawdzania mojego kanału. A to ciekawe. Cześć!